nie ma drama. Sam rozpadało, nie? Mocne przody. A kiedy nie ma rugbysi tam cały czas, tak? No, nie łoją, no. Grać da, da się. Jedziemy. Grać się da, da. No, w Lankach w niższym mixach. Taneczki? Miniksy, miniksy, nie? Zobacz, to nie jest aż ten, wiesz. To nie będzie bagno się zdaje, wiesz? No bo twardo jest, nie? Odpali się. Tutaj? Nie. 10 minut drogi, tak? Normalny hotel, czy... No fajnie, tak? No ja, fajnie, to ciężko. Nie. Jak się żyje, może ten? Ty chodzisz w podstawie? Tak. Tam widziałem, że tam kurde pompują, co? Czy wywiady tam jakieś? No, też chciałaś to. Mój żel piłkarzy, to pierdolisz mi, że na Instagramie stajesz, pompujesz się. Panie Marcinie, co dzisiaj pan tu będzie robił? Dzisiaj będę miał przyjemność komentować mecz z Tomi Lorsztyn Widzew Łódź. Radiowo oczywiście dla naszego klubowego radia Widzew FM, więc wracam do swojej dawnej radiowej roli. Bardzo się na to cieszę, nie ukrywam. A jakieś wspomnienia związane ze stadionem w Olsztynie? Tak, tutaj nad nami były dawniej kabiny komentatorskie. Teraz nie wiem, co tam się znajduje, ale chyba już nie służą temu. Komentowałem wiele spotkań z Tomilu z Widzewem. W latach 90. przez 5 lat miałem okazję przyjeżdżać na ten stadion. Wtedy zawsze pełny, te mecze się cieszyły ogromnym zainteresowaniem kibiców. Także trochę z tym miejscem wspomnień jest. No ale dzisiaj, no niestety delikatnie mówiąc, stadion podupadł na zdrowiu. A jak przewidywania przed dzisiejszym meczem? Wiesz, że jestem niepoprawnym optymistą, więc liczę na 2-0 dla nas. Dobra. 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 Dob
Nati, dwa razy zostawiamy! Liczymy, że może się nie uda! Wiesz, już tutaj na pociągu! Jedno, dwa kontakty! My wracamy do stopera! Organizacja, pierwsze 5 minut, musimy! Przegajemy, hej! Mati, opuśćcie to! Hej! Marcin, zostaną w środku, dopóki Majki nie wraca! Nie! Pociu! Drugi, pociu! Pociu, nie na raz! Stępu, dalej stępu! Do niego, stępu! Znów na zero, nie? Brawo, Stempelek. Teraz wracamy do pasta. Graty. Okej, panowie, wielki brawo, jer naprawdę nie ma takiej słowy, żeby zagrali ten mecz wszyscy. To jest ten zespół, panowie. Tak jest zespół. To jest nasz zespół, to jest mój zespół, to jest wszystko nasz. Czy rozumiemy? I zobaczę reakcję, i ty łapkę. Jeżeli powiemy, że muszka, może zaczynali, maki, wszyscy grali po to. Pawka i tak dalej. To jest Dixon, nie kalkulowało, weszło, nie ma tutaj foła. I wszyscy nas dotyczy to, panowie. Dobra, no, respekt. Brawo, szacunek i brawo! Gdzieś czekaliśmy długo na te wyjazdowe zwycięstwo. Chyba jak się nie mylę, to ostatnie było w drugiej lidze jeszcze na Garbarni Kraków, tak? Naprawdę, bardzo długi okres. Ale bardzo się cieszymy, że dzisiaj przyszło te przełamanie i naprawdę to był bardzo ciężki mecz. To jest toczone gdzieś tam w ciężkich warunkach, choć boisko było jedne z lepszych, na jakich graliśmy na wiosnę. Cieszy bardzo postawa drużyny, bo naprawdę zagraliśmy gdzieś tam bardzo solidnie. Z tyłu na zero, strzeliliśmy bramkę. Chłopacy, którzy też chodzili z ławki, to naprawdę gdzieś tam to była jakość i nam dużo pomagali, więc fajnie funkcjonujemy jako cały zespół. Tak, dowiedziałem się 5 minut przed meczem, że jestem gdzieś tam potrzebny i szybka rozrzewka, taka mała rozrzewka, małe dogrzanie. I wyszedłem na mecz i gdzieś tam robiliśmy swoje i
Cieszy to zero z tyłu, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest zasługa całego zespołu, bo naprawdę gdzieś wszyscy ciężko harowali. No, całym zespołem broniliśmy bardzo konsekwentnie. Tak, ten zespół gdzieś tam rośnie cały czas z meczu na mecz. Mam nadzieję, że to właśnie zwycięstwo na wyjeździe też da nam takiego kopa, że pójdziemy naprawdę, że zbudujemy taką serię i gdzieś tam patrzymy cały czas do przodu. Nie chcę tam jakieś tam deklaracje wsparcia, ale chcemy każdy następny mecz gdzieś tam wygrywać, żeby Widzew pchnął się do góry.